подъезд известный под названием «Черный ход». В том подъезде, как в поместье, проживает черный кот. Он в усы усмешку прячет, темнота ему как щит. Все коты поют и плачут, этот черный кот молчит. Мандельштам porównał kiedyś wiersz do listu zamkniętego w butelce i rzuconego w morze, z nadzieją, że ktoś butelkę znajdzie, a wiersz zrozumie. Myślę, że jego butelki dotarły do setek tysięcy ludzi. Ja taką butelkę znalazłam w internecie, na stronie Miasto Poezji. Dopiero się tutaj wprowadziłam niedawno. Żaden z moich znajomych jeszcze nie wie, gdzie dokładnie mieszkam. Lubię ich trzymać w tajemnicy. Na razie przynajmniej. Kiedyś powiem. Mogę być każdym, kim zapragnę. Aktorką, piosenkarką, poetką, pisarką, malarką. Jeżeli tak będę chciała. Ale najbardziej interesuje mnie chemia. Nazywam się Klaudia Zargarian. Mieszkam w Łodzi. Chodzę do gimnazjum. Mieszkam z mamą, z bratem i z chomikiem. Tata nie mieszka ze mną, ale jest fajnie, bo przyjeżdżam do niego bardzo często. Rodzina mojego taty mieszka w Armenii. Tata studiował fizykę, mama bardziej właśnie humanistyczne. Czytała mi, jak byłam mała, zawsze pilnowała, żeby mi poczytać coś na dobranoc. Tata właśnie jest druga strona zupełna, chemia, mi tłumaczył, jak byłam mała, już wiedziałam, jak jest zbudowany atom. Na temat życia w komunizmie mało wiem, ale według mnie jest to niezwykle interesujące, co się wtedy działo. Moja wiedza bierze się przede wszystkim z różnych utworów, pisarzy, wierszy właśnie. Na przykład książka Powieść Mistrz Małgorzata, która jest doskonale wszystkim znana. Różne epoki mnie interesują. Na razie zajmuję się antykiem. W szkole niedługo zaczynamy pozytywizm. I ja tak po kolei muszę, nie mogę tego zamieszać. Jak to możliwe, że człowieka można było skazać za wiersz, na śmierć? Osip Mandelsztam, 1933 rok. Żyjemy tu, nie czując pod stopami ziemi. Nie słychać i na 10 kroków, co szepczemy. A w półsłówkach, półrozmówkach naszych cień górala kremlowskiego straszy. Palce tłuste jak czerwie w grubą pięść układa. Słowo mu z ust pudowym ciężarem upada. Śmieją się kalusze wąsiska i cholewa jak słońce rozbłyska. Wokół niego hałastra cienko szyich wodzów. Bawi go tych usłużnych pół ludzików mozu. Jeden łka, drugiczka, trzeci skrzeczy. A on sam szturcha ich i złorzeczy. I ukaz za ukazem kuje jak podkowę. Temu w pysk, temu w kark, temu w brzuch, temu w głowę. Miodem kapie każda nowa śmierć na szeroką osetyńską pierś. Jest to wiersz kpiący ze Stalina. Kojarzy mi się z przesłuchaniem, zesłaniem i śmiercią. I z dobrodusznym uśmiechem Stalina, za którym nie ukrywały się jednak dobre intencje. Mandelsztam przeczytał ten wiersz tylko 5 osobom, a jednak ktoś na niego doniósł. I to był wyrok śmierci. Wiersz zapisany w protokołach przetrwał do dziś, jako dowód rzeczowy kontrrewolucyjnej działalności. Na przesłuchaniu przez NKWD wyrecytował go. Nie wyrzec się własnego słowa, tak jak Sokrates, tak jak Giordano Bruno. Mandelsztam został zesłany na Syberię, a rozkaz własnoręcznie podpisał Józef Stalin. Zmarł z wyczerpania. Przyczepiono mu kartkę z nazwiskiem do nogi i ciało zrzucono do zbiorowej mogiły. Rzucono go jak jakiś śmieć. To ironia losu, że Stalin, który tak bardzo cenił poezję, zabił jednego z największych rosyjskich poetów. Mama mi zadała pytanie, jakie mam marzenia. Zastanawiałam się, jak odpowiedzieć, doszłam do wniosku, że to nie są marzenia, to są cele. Marzenia mogą się nie spełnić, a cel, wiadomo, działanie, dążymy do tego. Mam tyle tych marzeń, celów. Jak mi się nie uda pójść studiować chemii, to pójdę coś innego studiować. To nie jest tak, że jak mi nie wyjdzie, to już nie mam nic innego. Właśnie o to chodzi, że mam. Aż trudno zdecydować się, co wybrać.